Kąpiele morsów, wyścigi psich zaprzęgów, rzeźbienie w lodzie to największe atrakcje dwudniowej imprezy pod tytułem Stacje Pogodne Suwałki. Zalew Arkadia zmienił się wczoraj w prawdziwą eskimoską wioskę. Czego tutaj nie było? Iglo, sanie eskimosów, narzędzia, którymi się posługiwali na co dzień i oczywiście ubrania. Rzecz jasna, nie mogło też zabraknąć psich zaprzęgów. To jest pierwsza impreza tego typu w Suwałkach. Ja przynajmniej nie słyszałem nic takiego, żeby było wcześniej. Dlatego to jest naprawdę super, fajna sprawa, fajna inicjatywa. Chociażby ze względu na frekwencję, prawda? Gapiów było co niemiara. Dzieci, gdy tylko usłyszały, że nad zalewem będzie można zobaczyć psy, które z zaprzęgiem radzą sobie równie dobrze jak konie, nie można było zatrzymać w domu. Mi się najbardziej podobało chodzenie po lodzie. Będzie cztery sztuki. Domy eskimosów. Chodzenie na lodzie. Pieski. Nie lepiej było w domu posiedzieć przed telewizorem? Nie. Nie, bo warto pierwszy raz zobaczyć takie pieski. Widzieliśmy piękne pieski. Chcieliśmy zobaczyć, jak jeżdżą. Mamy też psa, który ciąga sanki. I dzieci chciały zobaczyć, jak to wygląda na żywo, tak profesjonalnie. A jakiego masz psa? Koło? Haskiego? Powiedz, jaką rasę? Leon Berger. Leon Berger, tak. Leon Berger. Takie. Tu... Tak, ciągną, nie są szybkie, ale są bardzo silne, także mogą dzieci śmiało na sankach ciągać. Suwalczanie mogli wejść do iglo, ogrzać się przy ognisku i posłuchać opowieści o zwyczajach i życiu Inuitów, ich wyprawach i polowaniach na łosie. Dowiedzieć się, jak radzą sobie w niełatwych warunkach, w jakich przyszło im egzystować. Nie jest pani za gorąco? Nie, sam raz. Sam raz. A nie za zimno? Za zimno też nie, na pewno. Stroje są Darka, tak, to są eksponaty z jego muzeum eskimoskiego, indiańskiego, tak, i my korzystamy z tych eksponatów. I z czego one są? To jest skóra renifera. Gościowi z muzeum podoba się pomysł adaptacji tradycji eskimoskich na suwalskie warunki. Bo to jest nasz biegun zimna Polski, tak, i to takie ma fajne miejsce. Tutaj te Suwałki, tak, i te eskimosi, ta kultura. Generalnie ludzie czegoś się dowiedzą, tak? Trochę się pobawią, czegoś się nauczą. To jest sympatyczne. Ja się zainteresowałam tym właśnie poprzez Darka, tak? Poprzez biegnącego wilka i troszeczkę tak wolniej, raz częściej, raz rzadziej, tak? Ale interesuję się tym, zgłębiam, tak? No i przy okazji prezentuję. Nie wszyscy suwalczanie ograniczali się do biernego oglądania czy kibicowania podczas różnego rodzaju wyścigów, jak na przykład te z psimi zaprzęgami. Bardziej aktywni woleli sami przejechać się saniami, albo dołączyć do grona zawodników, by powędrować z kijami w ręce, albo pobiec po zwycięstwo dookoła zalewu. Wieczorem święto zimy przeniosło się znad zalewu Arkadia na plac Marii Konopnickiej, gdzie można było podziwiać popis rzeźbienia w bryle lodu. Yes.
Na zakończenie, tuż przed fajerwerkami, odbył się koncert Mai Chyży.